tej chwili sanepid w asyście policji prowadzi czynności, czyli rekwiruje dopalacze, prawdopodobnie dopalacze, bo każdorazowo będzie, jest to potwierdzane badaniami chemicznymi. To jest niestety kolejny sklep z dopalaczami, który krok po kroku likwidujemy. Wcześniej przy ulicy Mileńskiego, tym razem tutaj w samym centrum Chorzowa. No muszę powiedzieć z doświadczenia, że przypomina to trochę bieganie za króliczkiem, ponieważ my zamkniemy jeden sklep, po miesiącu mamy drugi tutaj. Należy się spodziewać, że za miesiąc będzie kolejny gdzieś tu w Chorzowie, w Katowicach, w Rudzie czy innych śląskich miastach. A dlaczego tak się dzieje? Ponieważ nie ma żadnych kar za produkcję i sprzedaż dopalaczy. Żadnych. Ta informacja została potwierdzona na miejscu. Zostało w tym momencie, trwa jeszcze przeszukanie, ale już na chwilę obecną ponad 300 opakowań z tymi substancjami jest już zabezpieczonych. No widziałem 5.